Inżynieria nie kojarzy się nam z medycyną. A jeśli już, to z konstruowaniem urządzeń i aparatury, z których na co dzień korzystają lekarze. Tymczasem praca inżynierów w laboratoriach pozwala przesuwać granice tego, co możliwe w leczeniu pacjentów. Inżynierowie opracowują m.in. terapię do coraz skuteczniejszej i bardziej spersonalizowanej walki z nowotworami. Marzenia z inżynierią biomedyczną zaczęły się jeszcze w czasie szkoły średniej, kiedy trafiłam na pierwsze książki Jamesa White'a, irlandzkiego pisarza science fiction, który pisał o medycynie kosmicznej i snuł niesamowite wizje na temat tego, w jaki sposób możemy leczyć pacjentów. I pamiętam mój zachwyt i takie zainteresowanie tym, że możemy my jako inżynierowie zmieniać świat i pomagać ludziom. Nowotwory to komórki, które się zbuntowały. One się rozmnażają w sposób niekontrolowany. Mało tego, nowotwory w ostatnich latach stały się olbrzymim problemem społecznym. W tamtym roku najczęściej diagnozowanym nowotworem stał się nowotwór piersi. Na nowotwory piersi zapada około 2 miliony kobiet każdego roku. I niestety każdego roku około 700 tysięcy kobiet z powodów nowotworów piersi umiera. Znamy dzisiaj około 10 różnych rodzajów nowotworów piersi i każdy z nich tak naprawdę powinien być leczony zupełnie inaczej. Paul Ehrlich, laureat Nagrody Nobla z 1908 roku, miał marzenie o tym, żeby stworzyć maleńkie cząsteczki, które będą bezpośrednio dostawać się do nowotworów i będą niszczyły wyłącznie nowotwór, bez wpływu na otaczające tkanki. Możliwość realizacji tych marzeń dają nam nanotechnologie, czyli niezwykle małe cząsteczki. My ich nie możemy widzieć, bo rozmiary tych cząsteczek są rzędu 10^-9 metra, czyli mówimy o cząsteczkach, które są wielkości wirusów, może białek, są niezwykle małe. Natomiast stanowią absolutną przyszłość medycyny, ponieważ można te nanotechnologie dedykować konkretnym chorobom. Nanocząsteczki zawierają biologiczne detektory, które rozpoznają komórki nowotworowe i łączą się z nimi, omijając zdrowe tkanki. Terapia działa jednocześnie na trzy sposoby. Magnetyczny rdzeń nanocząsteczki, aktywowany polem magnetycznym, rozgrzewa się i niszczy komórki guza. Ów rdzeń otoczony jest optycznie czynnym płaszczem, który pod wpływem promieniowania laserowego generuje wysoką temperaturę i również niszczy komórki rakowe. Wreszcie do wspomnianego płaszcza przyczepiony jest dedykowany lek, który dostaje się bezpośrednio do guza, gdzie uwalniany jest selektywnie w określonej dawce i czasie. Te inteligentne nanocząsteczki nie tylko leczą, lecz również zwiększają widoczność guza w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym, umożliwiając lepsze diagnozowanie pacjentów i śledzenie postępów terapii w czasie rzeczywistym. Leczenie nowotworów jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Te klasyczne metody leczenia nowotworów to najczęściej radioterapia, chemioterapia, bardzo często również operacje chirurgiczne. Pracujemy tak naprawdę nad kolejną generacją leków. Będą to leki, które będą spersonalizowane. Nauka daje niesamowite możliwości dzisiaj, szczególnie połączenie nauki i technologii, dlatego że my możemy tak naprawdę osiągać nieosiągalne i zmieniać świat nie tylko dla nas, ale też dla naszych dzieci. Chemia fascynuje mnie, ponieważ
poszukuje odpowiedzi na pytania, które do tej pory były nierozwiązane, a które są bardzo ważne ze względu chociażby na ogólne zdrowie społeczne. Chemia nie jest ani trudna, ani łatwa, tylko wymaga odpowiedniego podejścia, czyli odpowiedniej dyscypliny naukowej, odpowiedniej dyscypliny pracy, umiejętności zadawania dobrych i ważnych przede wszystkim pytań oraz determinacji w szukaniu na nie odpowiedzi. Postanowiłem skupić się na chorobach nowotworowych, ponieważ przez wiele lat pracowałem w obszarze enzymów proteolitycznych, nabyłem odpowiednią wiedzę i umiejętności, które teraz planuję wykorzystać do opracowywania nowych terapii. Jesteśmy w stanie bardzo dobrze określić preferencje takiego enzymu, który bierze udział w nowotworze. I później wykorzystujemy te preferencje do projektowania specyficznych proleków, które aktywowane są właśnie przez ten jeden wybrany enzym. Działanie personalizowanego proleku opiera się o koniugaty przeciwciało-lek. Przeciwciało rozpoznaje w naszym organizmie białka, które są charakterystyczne dla powierzchni komórki rakowej, dzięki czemu dostarcza koniugat w odpowiednie miejsce. W komórce nowotworowej pewne enzymy wykazują podwyższoną aktywność. Dostarczony koniugat związany jest łącznikiem peptydowym, czyli tak zwanym linkerem. Jest on zbudowany w ten sposób, że przeciąć go mogą tylko enzymy o podwyższonej aktywności typowe dla komórek nowotworowych. Dzięki przerwaniu wiązania peptydowego z koniugatu uwalniany jest lek, który niszczy komórkę rakową. Działanie tak skonstruowanego, personalizowanego proleku jest alternatywą dla ogólnoustrojowej toksyczności standardowej chemioterapii. Pracę nad otrzymaniem proleków przeciwnowotworowych rozpoczynamy od syntezy chemicznej, czyli na samym początku drogi znajduje się synteza peptydów, które później zostaną włączone do struktury takiego proleku. Drugim etapem jest badanie tych enzymów za pomocą cytometrii masowej. I nasza własna metodologia, którą opracowaliśmy, pozwala nam powiedzieć, które z tych enzymów w nowotworze są aktywne i dla których z tych enzymów najkorzystniej stworzyć jest taki lek. Staramy się dotrzeć tylko i wyłącznie do komórek nowotworowych. Czyli badamy te komórki, widzimy, czym one różnią się od zdrowych komórek, dzięki czemu tworzymy system bardzo selektywnego dostarczania naszych leków właśnie do tych komórek nowotworowych. I myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 lat będziemy mieli solidne wyniki, żeby pokazać je firmom farmaceutycznym i pokazać, że to może być nowy kierunek w opracowywaniu lepszych, bardziej spersonalizowanych terapii przeciwnowotworowych. Czasami praca chemika czy biochemika wygląda tak, że przychodzi moment odkrycia i wtedy następne pół roku czy rok trzeba spędzić nad tym, żeby to odkrycie potwierdzić, żeby spojrzeć na nie pod różnym kątem, tak żeby przekonać do niego innych ludzi. Robię swoje badania, ponieważ chcę, aby wyniki tych badań były kiedyś wykorzystane, czyli albo będą wykorzystywane bezpośrednio, żeby polepszyć zdrowie publiczne, albo będą stanowiły małą cegiełkę wiedzy, którą ktoś kiedyś wykorzysta i rozwiąże swój problem, swoje pytanie naukowe, które sobie postawił.